bardzo często stawałem przed takim, wobec jakiegoś takiego zrozumienia, że ja tu nie jestem żadnym ekspertem w tych sprawach i że rzeczywistość zawsze przerasta. Jest bardzo złożona, ale też potrzebuje właśnie jakiegoś dobrego prowadzenia, żeby spotkania były rzeczywiście jakoś takie twórcze dla obu stron. I z mojej strony również wyszła taka potrzeba po prostu jakiegoś nowego odczytania tej rzeczywistości, zrozumienia. Ale że tego człowiek nie jest w stanie sam zrobić, w związku z czym zacząłem sięgać do takich rozmaitych, no nie chciałbym powiedzieć brzydko, opracowań, ale w każdym razie refleksji i to właśnie pisanych czy przez same kobiety. Co mówią o sobie, jak mówią o sobie, jak siebie rozumieją. I w rozmaitych właśnie też, nie tylko w odniesieniu do powiedzmy samego życia religijnego, duchowego, ale w ogóle w odniesieniu do specyficznego i właściwego sobie etosu życia. I natrafiłem na takie niepublikowane pisma, tłumaczenia pism Edyty Stein, która temu tematowi poświęciła znaczną część swoich rozmaitych prac. My znamy Teresę Benedyktę od Krzyża, w karmelitankę, a od tej strony bardziej może właśnie autobiografii, od strony jej refleksji nad mistyką świętego Jana od Krzyża, czy teologią świętego Tomasza. Jednak czasy, w których żyła, postawiły na nowo pytanie właśnie o kobietę, o nią samą, o specyfikę kobiecej duszy. I ona się temu tematowi zaczęła przyglądać wielokrotnie, również podczas rozmaitych odczytów, referatów, z którymi była zapraszana. I te wszystkie refleksje są rozproszone po rozmaitych jej pismach. Siostry karmelitanki, to udało im się to jakoś pozbierać, przetłumaczyć i wydały własnym nakładem, nie publikując na zewnątrz tego przekładu, własnym nakładem w postaci takiej jednej książeczki właśnie Edyty Stein, Refleksje o kobiecie. I chciałbym przedstawić parę myśli, przedstawić na swój sposób, może skomentować parę myśli właśnie Edyty, które wydają mi się dzisiaj ważne, też nie właśnie nie tylko wtedy, ale też ważne szczególnie dzisiaj. Zacznijmy może od takiego właśnie ogólnego stwierdzenia. Jesteśmy osobami zakonnymi, ona też o siostrach zakonnych jako takich pisała dosyć dużo. Może zacznijmy od takiego fragmentu, że ona mówi: życie zakonne, a specyfika kobieca. Mówi, że motywem, zasadą i celem życia zakonnego jest oddać się Bogu całkowicie w miłości o sobie zapominającej, wygaszać niejako własne życie, aby stworzyć w sobie miejsce dla Jego życia. Im doskonalej się to urzeczywistnia, tym bogatsze życie Boże wypełnia duszę. A życiem Bożym jest miłość płynąca potężnym strumieniem, miłość bezkompromisowa i dobrowolnie siebie dająca. Miłość, która się pochyla litościwie nad potrzebującym, która chorych uzdrawia, a umarłych wskrzesza, która strzeże i prowadzi, karmi, uczy i wychowuje. Miłość, która smuci się ze smutnymi, raduje się z radującymi, która każdemu daje potrzebne łaski do wypełniania w sobie ojcowskich zamierzeń Boga. Bardzo ładne stwierdzenie. No. To jest miłość, która właśnie daje, każdemu daje potrzebne łaski do wypełniania w sobie ojcowskich zamierzeń Boga. Słowem, miłość serca Bożego. Oddać się w miłości, stać się całkowicie własnością kogoś innego i zarazem całkowicie go posiadać. Oto najgłębsze pragnienie kobiecego serca. W tym streszcza się i zawiera dążenie do tego, co najbardziej osobiste,
a obejmujące zarazem całość, rys specyficznie kobiecy. Tam, gdzie takie oddanie dokonuje się w odniesieniu do człowieka, może ono stać się przewrotnością, wydaniem się na łup, zakuciem w kajdany i nieusprawiedliwionym uroszczeniem, którego żaden człowiek spełnić nie może. Tylko Bóg może przyjąć takie oddanie i tylko Bóg może dać się w darze tak, że napełni sobą całą ludzką istotę, nie tracąc przy tym nic z siebie samego. Dlatego całkowite oddanie się jest zasadą życia zakonnego, a zarazem jedynie możliwym, adekwatnym spełnieniem kobiecych tęsknot. Następnie przechodzi do, również właśnie do etosu życia świeckiego, że coś takiego, to całkowite oddanie, nie jest treścią tylko samego życia zakonnego jako tako, ale tkwi właśnie w naturze kobiecej jako takiej. Ona mówi, że powinna ona zrozumieć najpierw tą podstawową rzecz, że nikt poza Bogiem nie ma w gruncie rzeczy prawa wziąć ją całkowicie za swoje posiadanie. I w związku z tym też właśnie ten sposób realizacji etosu właściwego kobiecie w praktycznym życiu zawodowym jest realnie możliwy również. Chociaż właśnie wiele z tych najlepszych właśnie tęsknot żyje przytłoczonych podwójnym ciężarem pracy zawodowej albo często tylko zarobkowej i obowiązkami rodzinnymi. Ciągle w ruchu, zagonione, nerwowe, rozdrażnione. Skąd mają wziąć wewnętrzny spokój i pogodę, aby stać się dla drugich podtrzymaniem i oparciem i aby nimi pokierować? Stąd codzienne małe starcia z mężem i dziećmi, nawet przy wielkiej wzajemnej miłości i uznaniu. Niesmak w domu, rozluźnienie wspólnoty rodzinnej. Wiele kobiet to istoty powierzchowne, o słabym charakterze, szukające użycia, aby zapełnić pustkę wewnętrzną. Wychodzą za mąż i rozchodzą się, pozostawiając na łaskę losu dom i dzieci lub powierzając je obcej służbie, równie jak one niesumiennej. Zmuszone do pracy zarobkowej, uważają ją jedynie za środek do celu, do utrzymania i możliwie bogatego korzystania z przyjemności życia. W tym przypadku nie ma mowy o zawodzie i etosie. Są one jak wydmy piaszczyste, pędzone wiatrem, powodują rozkład życia rodzinnego i upadek moralności. Niestety liczba takich kobiet wzrasta, a zmniejszyć ją mogłoby tylko właściwe wychowanie dziewcząt. Zwróćmy uwagę, jak ona pisze, no, że jeżeli Bóg tak naprawdę może jedynie zaspokoić tę tęsknotę kobiecego oddania, często w sposób nieuświadomiony właśnie ta potrzeba i ta tęsknota żyje na rozmaity sposób w tych realiach życia codziennego i odzywa się na rozmaite sposoby. Jeżeli nie następuje jakieś pogłębione zrozumienie samej siebie, co tak naprawdę mi jest, to się przekłada na relacje z mężem, z dziećmi. Chodzą właśnie rozdrażnione, szukają. I jeżeli sprowadza się te także problemy w tym momencie tylko do jakiegoś ograniczonego wymiaru, czy to właśnie nawet psychologicznego, czy nie dojdzie się do istoty rzeczy, skąd to zadenerwowanie, skąd te jakieś ciągłe zarzuty stawiane innym. Nie odezwało się w człowieku jeszcze, nie doszło do głosu, nie przebiło się tak naprawdę to, ta tęsknota za tym najgłębszym pragnieniem, które prowadzi w głąb i dalej. I to jest taki, powiedzmy, taki wstęp do ogólny. Natomiast Edyta w swoich pismach poświęconych kobiecie jest bardzo taka praktyczna. Ona wydobywa zaraz taką specyfikę kobiecości, która od razu tak pod kątem właśnie kształtowania samej siebie. Troszeczkę tak w przeciwstawieniu do mężczyzny też. Ona mówi o nas. O nas mówi, że my jesteśmy, i to ma rację, jesteśmy nastawieni bardziej zawsze rzeczowo. To znaczy w tym sensie, że dla nas jest naturalne, żeby swoje siły poświęcić jakiejś konkretnej dziedzinie. Technika, rzemiosło, praca artystyczna, prowadzenie działalności gospodarczej, ale przy tym poddać się całkowicie prawom tego przedmiotu. Jeżeli my rozmawiamy z mężczyzną innym, jakoś tak, to rozmawiamy o swoich sprawach. O swoich sprawach. O tym, czym człowiek jest konkretnie pochłonięty.
Natomiast Edyta pisze tak. Nastawienie kobiety z natury rzeczy jest bardziej osobiste niż rzeczowe. To znaczy interesuje ją raczej świat osób niż świat przedmiotów. Zwróćmy uwagę, na przykład można zobaczyć, prawda, o czym najczęściej, jeżeli rozmawiacie ze sobą, o czym najczęściej, tak, w takich luźnych rozmowach, czy jakoś tak. Najczęściej przedmiotem są osoby. Osoby, relacje, czy konkretni ludzie, ich życie. Mniej praca jako taka, jej efekty, jej takie wymierne, rozmaite owoce. Raczej, jeżeli już, zainteresowanie właśnie bardziej tym, co osobowe, niż tym, co przedmiotowe. I Edyta pisze, że jeżeli ta właściwość duszy kobiecej się rozwinie, to jest to, to tworzy osoby bardzo właśnie o bardzo ważnej, ważnym wpływie w ogóle na środowisko, na całe otoczenie. Dzisiejszy świat jest niestety światem mechanizmów sprawnie funkcjonujących, w które człowiek wchodzi, poddając się całkowicie prawu tego funkcjonowania. No. Edyta pisze, kobieta łatwiej zauważy w skomplikowanym i złożonym świecie mechanizmów, gdzie ludzie stają się trybami w maszynach, bardziej zauważy ludzkie twarze. Dostrzeże konkretne osoby za tym, no, i wprowadzi w związku z tym inną atmosferę, nieco właśnie w taki świat, jaki konkretnie dzisiaj staje przed człowiekiem jako problem. To jest z jednej strony właśnie to osobiste nastawienie, które się może fantastycznie rozwinąć aż do pewnej mądrości, jakby widzenia człowieka całościowo. Całościowego widzenia ludzkich spraw właśnie i samej ludzkiej osoby jako właśnie kogoś, kto w tym świecie poszukuje również właśnie swojego ludzkiego kształtu, pełni człowieczeństwa. Ponieważ właśnie to dopomaganie całemu człowiekowi do zwycięstwa, człowieczeństwu w dążeniu do zwycięstwa za łaską Bożą, ona pisze, to właśnie rys specyficznie kobiecy, który się przenosi się, jakby przechodzi w ten akt adoracji, w akt adoracji Boga, który z jednej strony jest wzorem pełnej osoby, również wzorem pełnego człowieczeństwa, sam jest osobą, no? A z drugiej strony niedobory ludzkich sposobów myślenia, tego, co jest tragedią i dramatem, przechodzą również też w adorację właśnie Odkupiciela, w adorację krzyża, jako klucza w gruncie rzeczy do tego, by można było coś pozytywnie, by tak rzec, w tym świecie dokonać właśnie w ludzkich sercach, w ludzkich umysłach. Ale to osobiste nastawienie przechodzi zarazem, tak jak Edyta mówi, jeśli chodzi o formację kobiety, pewne progi charakterystyczne, które są progami niełatwymi często do przejścia, wymagają skupienia, wymagają uwagi i spośród tych takich trudności pewnych wewnętrznych, które leżą jakby na tej właśnie drodze, wydobywa kilka. Mówi tak, że to osobiste nastawienie przechodzi najpierw przez pewne próby, które ujawni się pewna tendencja do tego, żeby własnej osobie nadać ważność. Jest to pewna specyfika. Jeżeli właśnie dążymy do tego, żeby nastawienie na to, co osobowe, rozwinęło się w nas do pełni, to ona pisze, my jako kobiety musimy w pewnym momencie powalczyć trochę, co nie jest dla nas często taką łatwym zadaniem, o tę umiejętność jakby schodzenia nieco na drugi plan. Tu nie chodzi o jakąś taką bierność, jakąś taką pokorę, która się wycofuje. Nie o to chodzi. Tylko o taką walkę wewnętrzną z pewną pokusą nadania sobie ważności. Na czym to własnej osobie? W czym się to objawia? Mówi, żeby na przykład
to jest taka tendencja, żeby sobą zająć innych. Zainteresować drugiego człowieka własną osobą. Pragnienie miłości i podziwu. W tym, a jednocześnie ta miłość i podziwu oczekują tych znaków. Znaków, konkretnego znaku miłości ze strony drugiego człowieka, drugiej osoby. Czy nawet podziwu. A, świetnie, że to jest, świetna jesteś w tym. Myślę, że dobra wspólnota to jest taka, nie taka, która tylko i wyłącznie jest tak nastawiona na taką ascezę, prawda, że no, ponieważ my mamy w sobie taką tendencję do tego, żeby właśnie trochę odbierać jakiś podziw czy uznanie, no to będziemy dla siebie zawsze, no tak, prawda, nie dostrzeżemy tej drugiej, nie powiemy jej, że jej się coś udało, nie powiemy, ona świetnie, słuchaj, że coś, w czymś jesteś naprawdę dobra. Myślę, że zdrowa wspólnota umie to sobie nawzajem dać, prawda, umie siebie właśnie w ten sposób na drugi plan, jakby tutaj, że człowiek schodzi na drugi plan, zobaczy drugiego, powie mu życzliwe słowo, powie mu, słuchaj, kapitalnie coś zrobiłaś, świetna jesteś w tym jednym drugim. I wtedy również uczymy się tego klimatu. Nie o to chodzi, żeby to drugi widział, nie o to chodzi, żeby to drugi od razu zobaczył i docenił. W klimacie życzliwości uczymy się jednak, uczymy się właśnie tego, co w tym jest najcenniejsze, tego dystansu do samych siebie. I co przekłada się później na pewną, myślę, taką kulturę i również głębię międzyludzkich relacji. Edyta pisze, że właśnie ze względu na tą wartość, że samo w sobie właśnie zainteresowanie światem osób jest bardzo czymś ważnym, wartościowym, ono się ma rozwijać, ale w związku z czym przechodzi przez pewne charakterystyczne próby, przez pewien właśnie taki specyficzny etos tej ascezy wewnętrznej. Dalej, z tą tendencją właśnie, żeby własnej osobie nadać ważność, pojawi się jednocześnie trudność w znoszeniu krytyki. Jeżeli coś jest nie tak, jeżeli trzeba zwrócić uwagę, prawda? Jeżeli trzeba powiedzieć, że jakieś myślenie jest niewłaściwe, czy postępowanie, czy coś, ile się tu czasem przełożona musi jakby namodlić, żeby jak podejść do niej, jak jej to powiedzieć tak, żeby przyjęła. No? Jeżeli jednak wiemy, że powiedzmy tutaj pojawi się pewna trudność, no? Mamy z natury swojej jakby taką większe wyczulenie na znoszenie krytyk. Nie? Trudniej nam tę krytykę znosić. Prawda? Czasem między mężczyznami to tak jest, że jeden krytykuje drugiego, ale my to odbieramy w ten sposób, że moje myślenie ci się nie podoba, nie? Moje postępowanie. Ty chcesz coś skorygować w moim myśleniu, w moim sposobie bycia, w ten sposób, o przedmiocie. Natomiast Edyta pisze, w specyfice kobiecej bardziej zostanie to odebrane jako atak na osobę. Masz coś przeciwko mnie? Masz coś przeciwko mnie? Masz mnie za taką, która? No, i tak dalej. Za wysoko. Przeinterpretowane. I często droga takiej ascezy wewnętrznej właśnie na tym polu jest wymagająca. Jest, ale też jest bardzo owocna. I ona rozwija właśnie to, że zainteresowanie światem osób, ono będzie przechodzić stopniowo w tą mądrość, w tą wrażliwość wewnętrzną na to, co tak naprawdę dzieje się między ludźmi. I mówiąc krótko, na obecność Jezusa właśnie w etosie życia drugiego człowieka. Tak, nawet on tak czasem mocno stwierdza, wymaganie ważności, nieograniczonego uznania może rozciągnąć się nawet na wszystko, co jest swoiste dla osoby. Własny mąż powinien zostać oceniony jako najlepszy. Własne dzieci powinny być najpiękniejsze, najmądrzejsze i najbardziej uzdolnione. To jest ślepa kobieca miłość, która przesłania rzeczowy osąd i czyni niezdatnym do naszkicowanego kobiecego powołania. Dalej, następna przeszkoda na tej drodze to nadmierne zainteresowanie innymi. Chęć wnikania w osobiste życie innych.
łatwe przekraczanie granic pewnej ludzkich intymności, które są ważne ze względu na pewne bezpieczeństwo, jakiego człowiek jakby tutaj, który Pan Bóg zapewnia duszą. Więc wchodzi się jakby w te cudze rejony, rozmawia się, plotkuje się, obgaduje, czy, no, a przede wszystkim z drobiazgów wnioskuje o całości, od razu o osobie. Z drobiazgów, z maleńkiej jakiejś sposobu zachowania, gestu, spojrzenia, wnioskujemy od razu o stanie duszy tej osoby, o tym, kim ona jest dla mnie i tak dalej. Więc właśnie to jest wszystko przedmiotem ascezy, mówi Edyta, tego umartwienia. Zwracamy na to uwagę, by kształtowała się ta sprawiedliwość względem drugiej duszy. Sprawiedliwość, która nie polega tylko na jakimś wybiórczym sądzie, ale która stara się właśnie jakby wysłuchać tego człowieka do końca w całym jego jakby tej przestrzeni, jakby jego obecności, działania, ze spokojnym takim wniknięciem też właśnie w tą duszę drugiego, ale z zachowaniem szacunku dla tego miejsca Pana Boga w tej duszy, który ma pierwsze prawo do tej drugiej osoby. I mówi tak, że to nastawienie na całość, właśnie to z jednej strony świat osób ważniejszy niż świat przedmiotów, a z drugiej strony pewne nastawienie na całość. Co to znaczy? Że my na to, jak my dyskutujemy na przykład między sobą czasem, mówię ze swoim bratem, rozmawiam. On mi mówi, o co chodzi. Jakby wydobywa istotę rzeczy. Istotę rzeczy. O to mi chodzi w tej rozmowie z tobą. Jak słucham czasem właśnie kobiety, niewiasty, jak opowiada o tym, o co jej chodzi, to ona musi to opowiedzieć. Nie, że tak powiem, wyrazić w jakimś jednym zdaniu czasem, ale opowiedzieć, jak to wygląda. W bardzo często złożonym świecie rozmaitych no, sytuacji, rozmaitych właśnie relacji, a więc istotę rzeczy widzicie jakby w całym, jakby w takiej przestrzeni życia, w którym to jest zanurzone i w którym każdy element jest ważny. Czasem się tak uśmiecham, prawda, bo ktoś przychodzi, właśnie opowiada, chce jakiś problem przedstawić czy coś, no to zaczyna od tym, jak wychodziła z domu, jak spotkała koleżankę, o czym rozmawiała i tak dalej. Potem gdzie szła, prawda, że jakiś pies wyskoczył tam na drogę i tak. I można by się powiedzieć, no człowiek, powiedz wreszcie, o co chodzi. Prawda? A tymczasem właśnie kiedyś błędy popełniałem z tego względu, że po prostu myślałem, no, o co jej może chodzić w ogóle w tym wszystkim. Niech ona może powie tak od razu. Nie? A tymczasem właśnie potrzeba było wytrzymać jakby w cudzysłowie. Ponieważ w tym względzie, że właśnie każdy z tych elementów jest jakoś ważny do ujęcia całości, to całościowe nastawienie na całość jest właśnie tutaj pewną specyfiką. I teraz tak, to się z kolei tak i przekłada właśnie na relacje. Jeżeli nie wysłucha się do końca, prawda? Jeżeli wy na przykład nie wysłuchacie siebie do końca, to będziecie mieć zawsze jakąś taką atmosferkę, chyba ktoś mnie nie rozumie, od razu się będzie coś takiego odzywało. Ktoś mnie nie rozumie. Ktoś mnie traktuje z góry, no, czy w ogóle no, ma coś właśnie przeciwko mnie jakoś tak. Bardzo często się zdarzało, prawda? Tak, że wystarczyło opowiedzieć właśnie jakby tak do końca, wysłuchać czy coś. I później nagle, no, aha, to już wiem, o co w tym wszystkim chodzi. Dobywa nagle tą istotną rzecz. Prawda? I na przykład moim zadaniem nie było wcale tego mówić, tylko potwierdzić, słuchaj, tak, o to właśnie chodzi. Dobra intuicja. Tylko widocznie potrzeba było tego specyficznego jakby przekazu, prawda?
który utwierdził ją w pewnym, jakby pozwolił na ogląd właśnie tego, co się dzieje we mnie. I jakby samo wysłuchanie często wystarcza do tego właśnie, żeby zasadnicza intuicja się odezwała, właśnie poprowadziła bardzo trafnie w dziesiątkę. Więc samej stać się całym człowiekiem, tworzyć całego człowieka i przy zetknięciu z drugim być sprawiedliwym wobec całego człowieka. I oczywiście, że bez łaski Bożej się tego nie da zrobić. To właśnie bezpośrednie zwrócenie się do Pana Boga, to zaczerpnięcie z najlepszego źródła, prawda, z sakramentów. Właśnie tam płynie łaska, która porządkuje ludzką naturę. Człowiek sam z siebie nie da rady, ale mówi Edyta, przynajmniej trzeba wiedzieć właśnie, kim jestem, co dzieje się w tej mojej duszy, jak postrzegam świat drugiego człowieka, co należy właśnie do tej mojej specyfiki, żeby też w modlitwie i w tym skupieniu się na Panu Bogu właśnie prosić o te łaski, które są nam potrzebne, właśnie ze zrozumieniem ich potrzeby, ze zrozumieniem mojej takiej właśnie tych wartości, które tkwią, które się powinny rozwijać, chcą się rozwijać, no, i jednocześnie ze zrozumieniem progów, które muszę przekraczać. A często mężczyźni nawet tak bagatelizują, one mają taką właściwość bagatelizowania tego, co dla kobiety jest problemem, ponieważ oni nie mają innych, więc coś trochę dowartościować jeszcze. Słuchaj, ja nie mam w ogóle takich problemów i dalej, prawda? Śmieją się czasem, prawda? Że dyskutowały nad tym, czy lampa ma być czerwona, czy zielona, i się tak pokłóciły, prawda, że co ty masz przeciwko mnie. No? Ale no, natomiast chodzi o to, że właśnie pisze Edyta, w kobiecie łaska rozwija coś głębszego. A tam, gdzie się rozwija coś głębszego, tam często na powierzchni widać jakby tego rodzaju jakby zjawiska, prawda? No, ale właśnie, bo ponieważ stopnie i jakby intensywność ascezy wewnętrznej jest inna w odniesieniu do mężczyzny, czy w odniesieniu do kobiety. Kobieta to jakby właśnie Pan Bóg mówi, stworzył nas nie tylko zewnętrznie, formalnie innymi istotami fizycznie, ale również duchowo, również duszę kobiecy stworzył, prawda? I stworzył ją inaczej, zupełnie inaczej niż u mężczyzn. I tak, żeby popatrzeć ostatecznie również właśnie na Maryję niepokalaną, której ośrodkiem życia jest Syn. I tu są, w niej są te wszystkie rozwinięte, właśnie doskonale rozwinięte predyspozycje kobiecej duszy. Czuwa nad jego narodzinami, strzeże go w latach dziecięcych. Towarzyszy mu na jego drogach, blisko lub z daleka, tak jak on tego pragnie. Trzyma w ramionach zmarłego, wypełnia jego testament. Lecz wykonuje to wszystko niejako swoją sprawę. Ona jest tylko służebnicą pańską, lecz wykonuje dlatego, że Bóg ją do tego powołał. Swego dziecka nie uważa za swoją własność. Otrzymała je z rąk Bożych i w Boże ręce oddała, ofiarując Syna w świątyni, towarzysząc Mu na śmierć krzyżową. Spójrzmy na niepokalaną jako na małżonkę świętego Józefa, na jej ciche, bezgraniczne zaufanie, liczące na Jego bezgraniczne zaufanie, na milczące posłuszeństwo, na zrozumiałe przez się wierne trwanie przy Nim w cierpieniu, a wszystko w podporządkowaniu się woli Bożej, która dała jej małżonka jako stróża i głowę rodziny. Matka Boża, kończy Edyta, właśnie ukazuje nam najpełniej duchową postawę właściwą naturalnemu powołaniu kobiety. Posłuszeństwo, zaufanie, udział w życiu męża. Taka postawa wspomaga jego obiektywne zadania i wpływa twórczo na rozwój jego osobowości. Dziecku zapewnia opiekę, wychowanie i rozwijanie danych mu przez Boga uzdolnień. Dominantą postępowania jest tu ofiarne oddanie siebie i ciche usuwanie się w cień, gdy się nie jest potrzebnym. Postawa taka tkwi korzeniami w macierzyństwie i małżeństwie, pojętym jako powołanie pochodzące od Boga i podjęte ze względu na Niego oraz pod Jego kierownictwem realizowanie.
To parę takich jakby zdań z niezwykle bogatych tutaj właśnie refleksji dotyczących natury i powołaniu kobiety jako takiej. Edyta to rozważa właśnie osobno w odniesieniu też często do zawodów rozmaitych kobiecych i w odniesieniu również osobno do życia zakonnego, w którym właśnie widzi również taką swoistą pełnię realizacji się tej sprawy, tej rzeczy najważniejszej, żeby Bóg zaspokoił właśnie pełną tęsknotę duszy. Pisze, żadna kobieta nie jest tylko kobietą. Każda odznacza się właściwymi cechami, uzdolnieniami i może dzięki temu wykonywać rozmaite rodzaje prac. Uzdolnienia indywidualne kierują się ku każdej dziedzinie, nawet dość odległej specyfice kobiecej i ku zawodom niekobiecym. Mówiła, że często właśnie w tym, że łatwiej się przeniosą z jednego zadania na drugie, które w danym momencie jest ważne i istotne. Mniej przywiążą się może do jakiegoś takiego właśnie konkretnego jednego zadania, chociaż jeżeli się nad tym nie pracuje i nie dba się o to, to w końcu właśnie człowiek tak za bardzo nie wiedząc, ile jeszcze można by było uczynić dla Boga i wspólnie z Nim, człowiek się właśnie troszeczkę oddaje takiej trochę powierzchowności. A radykalizm, przecież każda nauka, to Jan Paweł II ładnie kiedyś powiedział do nauczycieli na Kulu, mówi, że najbardziej zagrożeniem dla dzisiejszych czasów to nie są właśnie to nie są same jakby nauki, rozmaite izmy, rozmaite komunizmy, marksizmy i tak dalej, tylko to jest brak radykalizmu. To jest nastawienie na przeciętność, na właśnie taką wylejakość, na powierzchowność, na taką letniość. I tam, gdzie ta letniość się rozpanoszy, tam również, tam biada dla każdej filozofii, tam biada dla każdej nauki. Mówi, biada również dla marksizmu, jeżeli okażą się osobami letnimi. W cudzysłowie, tak z uśmiechem. No, ale mi wartość każdej szkoły poznaje się po tym, że nie chcę mieć uczniów po prostu letnich. Ten temat też i tych spotkań benedyktyńskich pod hasłem właśnie o sakramencie pojednania, który zakłada przecież właśnie to, że człowiek cały czas spotykając się z jakąś rzeczywistością odkrywa po prostu to, że musi dalej nad sobą pracować, że to nie jest tak, że już doszedł, że już osiągnął. No. A że podstawowa rzecz to jest to wszystko, co to jest jeszcze zupełnie niewystarczające w stosunku co ma być dalej.